Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na test podkładu Bourjois Healthy Mix. Ja, jak wiecie, nie jestem ogromnym fanem tego podkładu, ale z czasem też skóra się zmienia, jej potrzeby, jakby sposób jakby reagowania na pewne produkty, więc myślę, że po 3 latach wróciłam do tego podkładu ponownie, ponieważ naprawdę ogromną furorę potrafi tutaj na YouTubie wywołać, więc stwierdziłam, że przechodząc codziennie z pracy, wracając obok Rossmana i patrząc na nowe opakowanie Bourjois, stwierdziłam, że po prostu nie, no muszę przetestować. Muszę Wam pokazać, czy wersja ta pierwsza od tej drugiej jest jakby zmodyfikowana i głównie przez opakowanie się różni i czym w zasadzie one się różnią, bo tutaj też jedną rzecz już odkryłam, ale podczas testu Wam powiem, o co mi chodziło. Także jeżeli jesteście ciekawe tego testu, jak się sprawuje nowy Bourjois, a jak się ma do starego Bourjois, który znacie bardzo dobrze już od ponad kilku lat z YouTube'a i wszelkich vlogów, to jak najbardziej Was zapraszam do testu. Mam nadzieję, że zaspokoję Waszą ciekawość. Ok, zaczynamy od testu podkładu. W sensie ostatnio się tak zrobiło gorąco, że nie wiem, chyba wiosna idzie. I tutaj mam 2 buteleczki. Zupełnie nowe, specjalnie właśnie pod ten test. Bardzo mnie ciekawił ten nowy podkład, a porównamy sobie do starszej wersji. Najpierw nałożę sobie może starszą wersję. O, właśnie, bo to też będzie dobre porównanie. Zobaczę, czy jest ten sam zapach. Odkręcę go, słuchajcie. Tak, ten sam zapach, taki bardzo orzeźwiający. Słuchajcie, nałożę jedną pompkę. A może takie... Zobaczcie, o, taka jest konsystencja. I nałożę go Beauty Blenderem. To będzie mój dzisiejszy jakby pomocnik w nakładaniu. I teraz się zastanawiam, którą stronę sobie nałożyć. Może sobie nałożymy prawą, starą wersję, a lewą, nową. I nakładamy. No, chyba, że mam tylko serum i esencję. O, no, nieźle kryje. Powiem Wam szczerze, że ja nie przepadam za tym podkładem generalnie, jeżeli chodzi o trwałość, bo ładnie wygląda na twarzy, jeżeli chodzi o jakby takie pierwsze krycie, takie bardzo ma naturalne wygląda, tego też dużo osób go bardzo lubi jako taki dzienny podkład. Ja wykonywałam wiele makijaży w zeszłym roku ślubnych i dosyć sporo rozmawiałam o podkładach, właśnie o takich ulubieńcach, i bardzo często pojawiał się właśnie Bourjois Healthy Mix, więc musi coś w tym być, ale ten Beauty Blender fajnie go nakłada, więc mam nadzieję, że też zwiększy jego krycie, bo ja właśnie nie za bardzo lubiłam w nim takie krycie, ponieważ właśnie on się bardzo szybko ścierał, przez to jakby totalnie był niewidoczny na twarzy. Ja czasami lubię taki bardziej wygładzony efekt, jeżeli chodzi na twarz, niż taki mega, mega naturalny. Więc no, zobaczymy, jak on tutaj się sprawdzi po nałożeniu podkładu, bronzera, pudru. Właśnie, tylko to powiedziałam pudru, odwrotnie. Więc nie wiem, czy widać jakąś diametralną różnicę między moją skórą a tą warstwą z podkładem. Ja bym powiedziała, że jest bardziej jakby ujednolicona, żółta, bardziej wygląda na nawilżoną. Nie widać tutaj jakby popękanych naczynek na nosie, też takie mam. Więc jakby tak się prezentuje pierwsza warstwa. Zaraz nałożymy sobie drugą, ale konsystencja jest bardzo, bardzo leciutka. Odpowiada mi, bo teraz im bliżej lata, tym mamy ochotę sięgać na takie bardziej rześkie konsystencje, takie lekkie. Zaraz sobie nałożymy drugą warstwę i zobaczymy, czy ona będzie wystarczająca. Bardzo ładnie się wtapia, słuchajcie, w skórę. To muszę mu przyznać, że bardzo ładnie się wtapia. Jest praktycznie idealnie wtopiony z naszą skórą. W ogóle nie mamy podkreślonych suchych skórek. Więc myślę, że to będzie podkład idealny na lato dla osób, które bardzo lubią delikatne krycie. Nie lubią takiego właśnie efektu maski.
a przy okazji chcą mieć jakby ujednoliconą bardzo ładnie skórę, no to ten efekt na pewno Wam się sprawdzi. No i przechodzimy do nakładania tej wersji. Troszeczkę odsączę jakby mój Beauty Blender z tego podkładu. Zobaczcie właśnie ile zostaje w Beauty Blenderze podkładu, który nakładamy na rękę. Słuchajcie, ja mam całą chusteczkę po prostu. No to jest dobry test, ile jakby marnuje się podkładu w gąbce. No ale ja uważam, że gąbka ma troszeczkę inny jakby efekt, wykończenie. No i przechodzimy do tego nowego podkładu. Ja jestem bardzo ciekawa. Zupełnie inne zapakowanie. Nie można go chyba odkręcić tutaj, no bo nie wiem, czy można, ale wtedy dostaje się, słuchajcie, powietrze, więc to jest bez sensu. Ale zobaczymy, czy tak samo pachnie zupełnie i w ogóle mi się bardzo podoba ta pompka czerwona. No, jakby tak porównując, o wiele ładniej wygląda i jest kwadratowo. Ja nie lubię za bardzo zaokrąglonych kształtów, więc lubię wszystko, co jest w kwadracie. Zresztą u nas w mieszkaniu też tak jest, że nie mamy właśnie zaokrąglonych powierzchni, kanty. W zasadzie zapach jest identyczny. Nie ma tutaj jakiejś innej wow turbo domieszki, że po prostu uważam, że ten podkład jest zupełnie inny. Konsystencja, no bym powiedziała, że jest bardziej zbita. Trochę już zaczyna ściekać, ale troszeczkę jej to więcej zajęło, więc i mam wrażenie, ale sobie zaraz porównamy kolor, że jest odrobinę ciemniejszy. Ale to zobaczymy nakładając Beauty Blendera gąbką. Ok, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest troszeczkę ciemniejszy kolor. Oba są, słuchajcie, 52 vanila, a mam wrażenie, że ten nowszy podkład, słuchajcie, jest o wiele bardziej kryjący. No nie wiem, czy widzicie różnicę, ale ja ją widzę. No. Zdecydowanie ma, słuchajcie, większe krycie. No i to jest ten efekt, który troszeczkę bardziej lubię. Wystarczyła jakby jedna pompka. To musiałam użyć tutaj w ogóle mi się wydaje, że więcej dosuje to, słuchajcie, pompka ta produktu. Nie wiem, czy to jest moje tylko spostrzeżenie, czy tak po prostu jest. Ale zdecydowanie ma lepsze krycie. No i troszeczkę jest ciemniejsze. To z tym musicie uważać. Ja mam wrażenie, że to nie są te same kolory, że troszeczkę jest ciemniejszy ten 52 w nowszej wersji, czyli w tej z czerwoną pompką. Ale zaraz sobie w podsumowaniu porównamy. Jeszcze sobie właśnie zobaczę, bo nie chcę Wam teraz skłamać, tylko sobie zobaczę właśnie na ujęciu. Dozuję jedną pompkę nowego podkładu, drugiego starego. I mam wrażenie, że jedna warstwa, słuchajcie, tutaj wystarczy. Nie wiem, dołożę sobie drugą, żeby porównać, ale sobie dołożę pół pompki. Wydaje mi się chyba, że jest lepszy ten nowy. Ale mogę się wyjść. No, zdecydowanie. Chyba mniejsze krycie. Tego może nie widzicie w kamerze, ale tak jakby się przyjrzeć. O, podkład mi się tutaj osadził. To zdecydowanie, słuchajcie, ta strona jest bardziej jakby ujednolicona. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale mi się wydaje, że tak. Także wykonam resztę makijażu. Spotkamy się w podsumowaniu takim wstępnym i później Wam pokażę po kilku godzinach, czy jest jakaś różnica, czy bardziej się starała po tej stronie, czy bardziej po tej, bo też mnie to oczywiście bardzo ciekawi. Więc wykonam makijaż i za minutkę do Was wracam. Ok, tak się prezentuje szybki makijaż, naprawdę dosłownie w 5 minut, więc nie jest on dzisiaj jakiś, mam nadzieję, że przesadzony, ponieważ chciałam, żeby ten podkład było najbardziej widać. I z tego, co zauważyłam, to tutaj zrobiłam sobie dwa zdjęcia, takie na szybko. On naprawdę bardzo się ładnie prezentuje na zdjęciach. Skóra wygląda tak świeżo, energicznie, bardzo ładnie. Ja bym powiedziała, że naprawdę bardzo ładnie. Jestem na ten moment zadowolona z tego pierwszego wrażenia, bo
Podkładem Bourjois Healthy Mix to jest tak, że on pięknie wygląda na początku, a później mam wrażenie, że ten blask po prostu tak, nie ma go, że coś się dzieje z tym podkładem, że właśnie w związku z tym, że ma tą lekką konsystencję, on nie jest aż taki trwały i to mi właśnie w nim przeszkadzało. Nie lubiłam za bardzo tego podkładu, ja w ogóle jedynym podkładem, który lubię z Bourjois jest ten R, który Wam ostatnio testowałam, naprawdę świetny podkład. A reszta to ma naprawdę super krycie na początku, jakby pięknie wygląda, ale po całym dniu po prostu nie ma tego podkładu i wygląda tragicznie, więc no nie wiem, dajcie znać, czy macie takie same odczucia. Ja zdecydowanie wolę krem BB i nie wiem, czy się sugeruje jakby pierwszym jakby nakładaniem podkładu, no bo zdecydowanie, słuchajcie, kolor się różni, ale finalnie jakby nie ma na to wpływu. Ta strona wygląda tak samo jak ta. Ja nie widzę, żeby się odcinała, żeby była ciemniejsza. Minimalnie zauważyłam przy nakładaniu bronzera, że tutaj jakby było większe odcięcie, że po prostu skóra była jaśniejsza, a tutaj idealnie się po prostu wtapia. Natomiast po jakby, nie wiem, połączeniu się z sebum i jakby utlenieniu się, tak naprawdę mamy identyczny efekt, więc no dla mnie jest to praktycznie to samo na twarzy, ale tutaj możecie zobaczyć, że no zdecydowanie te kolory się od siebie różnią i nowsza wersja jest o wiele ciemniejsza, jest bardziej taka z domieszką, może nie żółci, ale troszeczkę bym powiedziała, że jest bardziej pomarańczowa. Także to jest pierwsze takie moje wrażenie i no tutaj zdecydowanie tym się różnią te podkłady, że jest odrobinę ciemniejszy, więc nie wiem, czy dla bardzo jasnych karnacji, które naprawdę miały idealnie dopasowaną tą 52 Vanilla ze starej wersji, ta nie będzie po prostu za ciemna, więc no zobaczymy. Jestem ciekawa Waszej w ogóle opinii, czy widzicie różnicę pomiędzy tymi kolorami, może macie też nową starą wersję. Ja na potrzeby tego filmiku po prostu kupiłam obie i chciałam Wam porównać, na pewno jedna z nich pójdzie po prostu gdzieś dalej, ale bliższa jestem, słuchajcie, temu podkładowi, ponieważ zdecydowanie jest bardziej wydajny. To, wydaje mi się, że to jest różnica główna między tymi podkładami, że ta wersja jest bardziej wydajna, ponieważ musimy mniej jej użyć, żeby pokryć jakby część twarzy, no i zdecydowanie musimy mniej nałożyć, żeby uzyskać jakieś takie fajniejsze krycie, bo muszę Wam powiedzieć, że ten podkład, nie wiem, z perspektywy, nie ma wcale takiego jakiegoś bardzo, bardzo małego krycia. Ja nałożyłam tylko podkład Max Mineral Skin Finish, to jest ten mój ulubiony mineralny puder. On nie ma jakiegoś szałowego krycia, muszę Wam powiedzieć, a to wszystko się tak ładnie wtopiło, że wygląda rewelacyjnie. Naprawdę bardzo świeże, ja się bardzo dobrze czuję w tym podkładzie. Czuję go, jeżeli chodzi o zapach i to jest właśnie to, co ja lubię w podkładach, jeżeli oczywiście mi odpowiada zapach, że ja go czuję. W przypadku Miszy M Perfect Cover jest identycznie, przez długie godziny czuję jakby taką kremową, unoszącą się delikatnie giełkę jakby zapachu i tutaj też to mam, że czuję po prostu gdzieś ten zapach, czuję go też na dłoni, jest bardzo w ogóle przyjemny, bardzo taki owocowy. Nie mówię nie, bo moja skóra może się też zmieniła, może inaczej jest zareagowana na podkład. Kiedyś go po prostu nie cierpiałam, nie widziałam, słuchajcie, fenomenu tego podkładu. Zwłaszcza, że okropnie wyglądał na końcu, ale zobaczymy. Na ten moment jakby jestem zadowolona, ta skóra wygląda bardzo, bardzo promiennie. Zresztą sami ocencie. Także widzimy się za kilka godzin. Jest godzina, słuchajcie, 10. Także ja się z Wami zobaczę. Myślę, że tak po godzinie 15. Spokojnie sobie zrobimy takie wstępne podsumowanie, może około 16, jak będzie dobre światło i zobaczymy, także trzymajcie kciuki i do zobaczenia już za sekundę. Ok, słuchajcie, przeporada podsumowania tych dwóch podkładów. Ja jak widzieliście, byłam właśnie na wielkim hamburgerze, więc bałam się, że po prostu cały ten hamburger był wielki, że mi zaraz po prostu zmyje ten podkład. Ale nawet nieźle się trzymam. Muszę Wam powiedzieć, że czuję się niekomfortowo. Nie czuję, jakby, że mi się gdzieś tam przetłuszcza bardzo skóra twarzy. Jest jakieś mega obciążające. Jak widzicie, ja nic nie poprawiałam czoła, nic nie poprawiałam brody, a jest w porządku. No minimalnie mi się, słuchajcie, świeci czoła, jak widzicie. Więc, ale to tak w przypadku każdego podkładu. Ja czasami się potrafię bardzo świecić w pracy i po prostu muszę troszeczkę zmatowić. Strasznie nie będę katarem, więc przepraszam Was bardzo, ale jest już późno, bo jest po 16 i cały dzień, słuchajcie, jestem męczona, już długo idę do lekarza, więc będzie chyba w porządku, jak mi coś przepiszę. Cały nos tak naprawdę no, jest starty, bo używa bardzo dużo chusteczek, to jest normalne. Mam wrażenie, że minimalnie ta strona jest bardziej starta, tutaj się bardziej odcina bronzer niż ta. Ta wygląda trochę lepiej, ale to nie ma jakiejś, słuchajcie, dużej różnicy.
przyczyny przypadkiem nie zapchał ten podkład, ale nie, jest ok. W sensie, moim zdaniem ten podkład jest w porządku. Dla mnie troszkę za mało kryje, ale to jest, mówię, każdy ma inny gust, każdemu się inaczej, inne wykończenie podoba. Dla mnie jest troszeczkę za mało kryjący. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie, to szczerze, jeżeli chodzi o kolor na początku, na wierzchu ręki, to moim zdaniem to jest troszeczkę ciemniejsze i przy jasnych bardzo karnacjach to może robić dużą różnicę później. Natomiast na mojej tego nie robi, więc dla mnie, słuchajcie, to są te same podkłady. Ten jest bardziej wydajny, mam wrażenie, że jest taki bardziej skondensowany niż ten. Ten jest bardziej wodnisty moim zdaniem. Więc to jest moim zdaniem tylko jedna różnica, jeżeli chodzi o ten podkład. Jest może druga, no bo ciemniejszy jest minimalnie. Jest troszeczkę gęstszy, przez co mam wrażenie, że jest bardziej kryjący, ale to tak minimalnie, bo słuchajcie, różnicy między tą stroną a tą nie ma. Także cóż Wam mogę powiedzieć, dla mnie jest to praktycznie ten sam podkład, po prostu musicie tego mniej zużyć, jest bardziej wydajny, a więc wybierając na półce, na pewno bym się zdecydowała na ten, gdybym obejrzała taki test, więc to jest tylko taka moja podpowiedź. Co do trwałości, nie wiem, nie testowałam go ponad 10 godzin, więc Wam nie powiem, ale też tyle nie noszę podkładów. Ładnie wygląda, on bardzo ładnie wygląda, nie wiem jak to ocenicie, może po prostu zakryję tą stronę, bo tutaj mam po prostu całą startą przez jakby dmuchanie w chusteczkę, ale tak to wygląda bardzo w porządku, więc jeżeli jakby się zastanawiacie nad Bourjois Healthy Mix nowym, to myślę, że jest to fajny podkład, zwłaszcza na lato, kiedy mam alergii, więc tak bym to ujęła. Także dajcie znać, co sądzicie o tym teście, czy Wam się przydał, czy porównanie kolorów Wam się przydało i co sądzicie. Ja mam takie mieszane uczucie, tak bym dała mu czwórkę. Gdzieś z tyłu głowy mam, że po prostu on mi kiedyś nie odpowiadał. Teraz jest w miarę ok, nie wygląda źle. Nie przetłuszcza mi się tak bardzo czoło w porównaniu do, nie wiem, pomiszy. Wygląda bardzo zdrowo ta skóra, więc a pięknie wygląda zaraz po wykonaniu makijażu, więc jak zobaczę, jak wyjdzie to na wideo, to może skuszę się i będę w nim też nagrywać filmy, także zobaczymy. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych testach, trzymajcie się ciepło, ściskam Was, pa!